szczęście jest wyjątkowo ulotne. Pojawia się nagle i tak samo błyskawicznie odchodzi. Nie pozwólmy mu odejść ani rozpłynąć się we mgle. Pielęgnujmy dobro i miłość, a wtedy szczęście nas nie opuści. Pamiętajmy, że każdy z nas jest wyjątkowy i wszyscy zasługują na miłość. Tylko my sami możemy sprawić, aby świat wokół nas i ludzie, których spotykamy na swej drodze, nie odchodzili i byli z nami szczęśliwi. Receptą na szczęście jest empatia, szacunek dla drugiego człowieka, dobro i miłość, którą obdarzamy innych. Dla Arystotelesa, jednego z najwybitniejszych filozofów nurtu metafizycznego, szczęście to najwyższe pragnienie i ambicja wszystkich istot ludzkich. W jego opinii droga do niego prowadzi poprzez cnoty. Jeżeli ktoś pielęgnuje w sobie najszlachetniejsze cnoty, osoba ta dosięgnie szczęścia. Epikur twierdził: ten, który nie jest zadowolony z rzeczy drobnych, nigdy nie osiągnie satysfakcji. Wiesław Myśliwski w Kamień na kamieniu pisze, że szczęścia należy szukać w sobie, a nie naokoło. Że nikt go człowiekowi nie da, jak sam sobie go nie da. Że szczęście jest nieraz bliziutko, może w tej ubogiej izbie, gdzie się całe życie żyje, a ludzie, Bóg wie, gdzie go szukają. A wy, co na ten temat myślicie? Napiszcie w komentarzach. Jeśli podobał Wam się ten film, zapraszamy na kolejne na kanale Mikronek Art. Jeśli nie subskrybowaliście jeszcze naszego kanału, to zróbcie to teraz. Do zobaczenia w kolejnych filmach.